Dzień dobry, cześć i czołem, kochani. Dzisiaj w kuchni mam mega, mega pomoc. Oto ją. Ton! Hugo na pomoc. Hugo, ton mostowy. Dzisiaj przygotujemy bardzo proste i bardzo smaczne danie. Będzie to quinoa, czyli komosa ryżowa z warzywami. Zdrowo. Słuchajcie, fajne danie, jednogarnkowe, bez zbędnej roboty. Ja mam taki elektryczny młotek. Dobra, kochani, od czego zaczynamy? W garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek i na tą oliwę wrzucamy cebulkę. Czy ja mogę wrzucać? Mój pomocnik będzie mi pomagał. Tu jest pół żółtej cebulki i pół czerwonej, posiekanej, a kawałek jest pocięty w piórka. Proszę wrzucić, ale całą miseczkę przechylić. Uważaj, bo jest rozgrzane. Wow! Wow! Właśnie tak, rozgrzany olej. Przemieszamy tylko 2-3 razy. Czy mój pomocnik chce przemieszać? Dobra, kochani, mój pomocnik przemiesza. Ja w tym czasie zabiorę się za warzywa. Mam tutaj tak, 3 pomidorki. You ok? To może zostaw, nie mieszaj na razie. 3 pomidorki sparzone gorącą wodą i obrane ze skórki. Co my tutaj jeszcze mamy? No co to jest? Paprykę czerwoną, paprykę żółtą, por i co to jest? Seller sticks! I seller sticks, czyli inaczej po polsku seler naciowy pokrojony. Słuchajcie, ja teraz, ta cebulka nam się fajnie podsmaża. Pięknie! Ja pokroję w kostkę sparzone pomidorki i obrane ze skórki, bo one nam dadzą taki fajny sosik w połączeniu z tą podsmażoną cebulką. Czy ty lubisz takie selerki? Tak? Panie kolego? Panie, przepraszam, panie Thorn, a co najbardziej pan lubi w takim selerku? Że on jest taki fajny, chrupiący? No. No pewnie, że tak. A kto jest zdrowe warzywa i owoce? Ten... jest Hulk. Ten jest Hulk, Thorn, ma dużo energii. Dokładnie. Teraz mama... To jest ciężki młot, bo nasi ten elektryczny. Otóż to, wrzucamy pomidorki do naszej cebulki i chwilkę przemieszamy. Czy mój pomocnik chce przemieszać? Czy ja mam mieszać? Ja. Proszę troszeczkę pomieszać. Słuchajcie, i teraz tak, do tego przepisu będę używała szklanki quinoa, tak, komosy, którą opłukujemy zimną wodą, tylko uważajcie, bo ta komosa jest tak gigantycznych rozmiarów, że ona nie przez każde sitko prawie przelatuje, więc tutaj naprawdę weźcie sobie na to poprawkę. Słucham? Odsuwasz dzisiaj krzesełko? Dobra, poprawimy, bo ty tak chyba z takim zapałem mi tu mieszasz, że wszystko ci się przesuwa. Więc tak, i nadmiar wody odlewamy, zostaje nam quinoa. Ja jestem prawdziwy kucharz. Hugo jest prawdziwy kucharz. To trzeba lata wprawy, on zawsze tutaj mamie pomaga. Ja mu też tutaj pomogę. Ja robię obiad. On robi obiad. Dobra, wystarczy tego mieszania, bo mi pan tu zamieszasz na śmierć. Proszę wrzucić warzywa. Do pomidorków i cebuli wrzucamy warzywa. Pomieszać. Proszę bardzo, pomieszać. I niech nam one tutaj dosłownie posmażą się. Ja myślę, żeby one fajnie zmiękły, to nawet można je potrzymać 3-5 minut. Jeżeli tego czasu nie macie, to wystarczy. Znowu, to może już zostaw, może stań dalej. I tak, nie tak mocno. I teraz tutaj będziemy troszeczkę to podsmażać. I jak nam się to podsmaży, słuchajcie, to my wtedy dodamy quinoa. Więc my teraz zostawiamy to na 5 minutek. Ewentualnie, tak jak powiedziałam, jeżeli czasu nie macie, to możecie ten krok pominąć podsmażania, bo i tak będziemy dusić to z quinoa, więc to nam dojdzie. Powiedz tak, tak? A my teraz za 5 minut widzimy się z powrotem, rozłączamy się. Ok? Pomachaj wszystkim. 5 minut. 5 minut. I będziemy? Nie będziemy. Nie przegap nas. Ja zobaczę. Dobra, wyłączamy.
Witamy z powrotem. Minęło 5 minut. Mam nadzieję, że nie tęskniliście. Jak się u nas sprawy mają? Dobrze. U nas się sprawy mają dobrze. Słuchajcie, quinoa, szklanka. Wsypujemy. Co to jest quinoa? Quinoa to jest taki odpowiednik nazwy polskiej komosa ryżowa. To jest taki fajny zamiennik ziemniaków, makarony albo kaszy. Ma dużo witamin i minerałów, a mało tego, ma mega dużo białka. Piciu. Dobra, to poczekaj, zrobimy tak. Wodę. Ok. Dajemy do tego dwie szklanki wody. Pamiętajcie, że na szklankę... Mama, zobacz na mój duży mięsowy brzuszek. Mega duży. Na szklankę quinoa przypadają dwie szklanki wody. Mama, ja mam mięśnie na moim brzuszek. Masz. Damy się młodemu napić, to przynajmniej przez chwilę będzie cicho. Tutaj zamieszamy. Pamiętajcie, że ta quinoa nam tutaj fajnie napęcznieje. Mamy tu dużo warzyw, więc tak naprawdę to nie będzie quinoa z warzywami, a raczej takie warzywa z quinoa. Ale my... Jeszcze? A możesz najpierw mi posolić i trochę popieprzyć, żebym mogła zamieszać? No pewnie, że tak. Trochę pieprzu. I słuchajcie, o, starczy, bo później będziemy to jeść. Słuchajcie, my to musimy teraz doprowadzić do wrzenia, przykryć pokrywką i zostawić na 15 minut. O, pokaż. No to nic. Dobra, kochani, to poczekaj chwilę. My to teraz tutaj zamieszamy. Przykryjemy i widzimy się za 15 minut. Ile to jest 15? 5, 5 i 5. Tak. No. Mama, daj mi wodę. Dzień dobry, cześć i czołem. Jesteśmy, 15 minut minęło i teraz będziemy Wam pokazywać, co żeśmy zgotowali. Zgotowaliśmy same smakołyki. Tak to wygląda. Quinoa. Wow, jaka wymowa, pięknie, same zdrowe rzeczy, prawda? Tak. Będziemy zdrowe jak hulki, słuchajcie, tak to wygląda. Ale czy ja mogę pokazać, jak to pachnie, powiedzisz? Jak to pachnie? Jak kwiatek. Pachnie jak kwiatek. Jak kwiatek, czyli pachnie bardzo ładnie. Hugowemu mówić. Słuchajcie, generalnie te 15 minut jest umowne, doglądajcie sobie i jeszcze coś na koniec Wam powiem, wyłączcie ogień, przykryjcie pokrywkę i pozwólcie temu dojść, żeby quinoa wypiła całą wodę. My teraz dziękujemy Wam za uwagę z moim maluchem. Opis do przepisu znajdziecie pod wideo. Dziękujemy i miłego dnia, robaczki! Mm.